Właśnie wszyscy mi zadają to pytanie. Gdzie Marta? Nie wiem. Domyślam się, że pewnie ze swoim narzeczonym uciekła gdzieś. Uciekła gdzieś, ale bo wiesz, no bo mimo wszystko, no dobra, odpaść w pierwszym odcinku to nie jest przyjemna sprawa, ale mimo wszystko fatalna. Chyba jest to jakiś, wiesz, sukces, czy nie, czy fatalna właśnie. Niedosyt, to jest taki niedosyt, bo chcieliśmy zatańczyć jeszcze parę tańców, zwłaszcza, że mieliśmy następnego Foxtrota, którego wiem, że Marta bardzo podobał się strasznie ten taniec. Jednak pasodoble, bo w ogóle troszkę nie po jej myśli, ale i tak jestem zadowolony z niej. No właśnie, jak ty oceniasz jej zdolności taneczne? Czy to były takie, żeby odpaść w tym pierwszym odcinku, czy ona powinna jeszcze trochę pociągnąć? Dla mnie byłaby rewelacyjna, gdybyśmy byli dłużej. Jestem tego pewien. Co się wydarzyło w takim razie? Wiesz, już parę razy byłeś w tym programie, więc wiesz, jak to wszystko działa, więc jaka jest twoja teoria? Co się wydarzyło, że odpadliście już teraz? Wiem, że Marta się bardzo stresowała i denerwowała. Zresztą jak każdy, tak? Ale ona jest dosyć zamknięta w sobie i... Co się stało? Ciężko powiedzieć. Jestem zadowolony, jak zatańczyła. Nie było wcale tak źle. Nie uważam, że powinniśmy już takie słabe oceny mieć, kurczę. Ja też tak uważam, bo wiesz, to ja widzę taką... O, zgasili mi nam światła. Tak. Nie wiem, że mam taką... Pamiętam taką analogię z poprzedniej edycji, jak była Siwiec. I też bardzo panie były sprzeciwne przeciwko jej. Nieważne, jakby zatańczyła, one były zawsze mniej więcej na nie. Czy to może być coś podobnego, że tutaj była ta wstawka, wiesz, z Playboyem na początku i ten... To mogło spowodować te negatywne oceny pań w jury? Możliwe. Kobiety są zarzucone o drugie kobiety, zwłaszcza piękne. Niestety, tak jesteście. Co zrobić? Nie wiem, czy ta stawka z Playboya. Ja znam Martę, poznałem ją w ogóle z drugiej strony, wiem, że w ogóle nie jest taka. Jest kompletnie inną osobą, niż jest przedstawiana, tak? Więc tym bardziej mi jest smutno z tego powodu, że nie mogła pokazać tego tak do końca.